Jerzy Owsiak stanowczo skomentował zachowanie prezydenta. Siedzą pustaki. W czwartek 25 kwietnia szef MSZ Radosław Sikorski wygłosił w Sejmie swoje exposé. Jego wystąpieniu przysłuchiwał się m.in. prezydent Andrzej Duda, którego reakcję i niecodzienną mimikę twarzy uchwyciły kamery. Zachowanie prezydenta postanowił skomentować Jerzy Owsiak. Założyciel WOŚP nie przebierał w słowach. Radosław Sikorski wygłosił exposé. Zaskakujące zachowanie prezydenta. Radosław Sikorski wygłosił w czwartek w Sejmie exposé, w którym mówił o głównych założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku. Jego wystąpieniu przysłuchiwał się z loży prezydenckiej Andrzej Duda, którego zachowanie i mimika wzbudziły spore kontrowersje. Prezydent bardzo często reagował na słowa Sikorskiego śmiechem i niecodziennym wyrazem twarzy. Robił zdziwione miny, lub przeglądał swój telefon? Zachowanie Dudy zostało zarejestrowane przez kamery i bardzo głośno komentowane w mediach. Zdaniem m.in. posła Witolda Zembaczyńskiego SKO zachowanie prezydenta było poniżej godności głowy państwa. Andrzej Duda skomentował exposé Radosława Sikorskiego. Prezydent Andrzej Duda tłumaczył, że w exposé szefa MSZ znalazło się wiele kłamstw, manipulacji i żenujących stwierdzeń. Podkreślił, że niektóre wypowiedzi Sikorskiego wzbudziły jego niesmak. Z zażenowaniem przyjąłem atak na politykę poprzedniego obozu rządowego, mówił Duda. Zdaniem prezydenta, po pierwszych słowach szefa MSZ o wspólnym budowaniu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, nastąpił atak na politykę, która była prowadzona przez ostatni rząd w ciągu poprzednich 8 lat. W moim przekonaniu absolutnie bezpodstawny, w którym było bardzo wiele kłamstw, manipulacji i po prostu zwykłych nieprawd, ale przede wszystkim dzielący Polaków, tworzący jakiś zupełnie niepotrzebny nam w polityce zagranicznej w tych najważniejszych kwestiach konflikt polityczny, powiedział Andrzej Duda. Jerzy Owsiak skomentował zachowanie prezydenta w Sejmie. Założyciel i prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak postanowił w mediach społecznościowych skomentować zachowanie prezydenta oraz jego współpracowników. Owsiak zwrócił uwagę, że prezydent przez bardzo długi czas patrzył w telefon w trakcie przemówienia ministra Sikorskiego. Pustaki, godzina 10:16. W Sejmie exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, bardzo rzeczowe i mądre. Po 8 latach zrywania wszystkich powiązań z unijną Europą bardzo rozważne słowa. Prezydencka loża, łącznie z nim, non-stop w telefonach. Poza wystąpieniem, poza jego treścią, poza Polską, poza nami. Siedzą pustaki. Jeszcze rok z hakiem. Napisał na Facebooku Jurek Owsiak.